Otwarcie kopert i liczenie głosów dotyczące zmiany nazw ulic będzie odbywać się w sposób bardziej przejrzysty niż dotychczas. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że dekomunizacja ulic przebiega w sposób sprawny i nienastręczający problemów. Nic bardziej mylnego. Podczas ostatniej sesji pojawiło się zastrzeżenie dotyczące procedury głosowania. Oczywiście ja tu jestem daleki od jakichś tam teorii spiskowych, absolutnie. Ale no jednak to budzi wiele zastrzeżeń i pytań. Nie została powołana ani żadna komisja wyborcza, prawda, która by liczyła te głosy. W zasadzie nie wiadomo, gdzie ta urna trafia, do kogo, kto to otwiera, kto to przelicza. No i to budzi takich wiele zastrzeżeń i pytań. Radny zwrócił się do prezydenta z wnioskiem, by otwarcie urn i przeliczanie głosów odbywało się w sposób transparentny i przejrzysty dla niego, mieszkańców i mediów. Niech to się obędzie, powiedzmy, na tej sali konferencyjnej o danej godzinie, niech to pójdzie do przestrzeń publiczną, że odbędzie się otwarcie urny, przeliczenie głosów i w jaki sposób zostaną ogłoszone wyniki. W wyniku dekomunizacji tabliczki z nowymi nazwami zawisną przy 5 ulicach. Do tej pory odbyło się już głosowanie nad zmianą 2 z nich, Buczka i 30-lecia PRL-u. Urny z głosami zostały przewiezione do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, a przeliczaniem głosów zajęli się urzędnicy tego wydziału. Ja ufam ludziom. Nie ma tutaj żadnych takich sygnałów niepokojących, że coś dzieje się nie tak, że można byłoby fałszować te rozstrzygnięcia tylko po to, żeby ta ulica oczywiście nazywała się inaczej niż mieszkańcy zadecydowali. W tej chwili trwa głosowanie nad wyborem nowych nazw 3 ulic. Mereckiego, Paweckiego i 23 października. Wygląda na to, że tym razem zliczanie głosów odbędzie się pod czujnym okiem kamery. Prezydent, jak sam stwierdził, nie ma nic do ukrycia. Jeżeli jest jakiś cień wątpliwości, to lepiej to od razu przeciąć i rozwiązać. Dlatego też te 3 ulice po zakończeniu głosowania, te urny zostaną przywiezione, tak jak tutaj padła propozycja, do sali 26 i oczywiście policzymy to publicznie, może i będzie transmisja online nawet, bo możemy też to zrobić tak jak sesja Rady Miejskiej. No i wszyscy będą widzieli, jak się liczy te głosy oddane przez mieszkańców. Ja w ogóle nie myślałem, że tego typu wybory można w jakiś sposób zafałszować. Nie, mi to do głowy nie przyszło. Głosowanie dotyczące wymienionych 3 ulic zakończy się w terminach od 24 do 28 kwietnia.